kochani, witam w filmie pod tytułem Ulubieńcy lutego. Zdaję sobie sprawę, że mamy już praktycznie połowę marca, ale lepiej późno niż wcale. Dlatego szybko dzisiaj zamierzam podzielić się z Wami kosmetykami, jak i nie kosmetykami, które najbardziej przypadły mi właśnie w tym miesiącu. No i dobra, do rzeczy. Więc zacznę może od produktów do włosów. Pierwsza rzecz to jest maseczka, to już moje trzecie opakowanie. Maseczka regenerująca do włosów marki Sleek Nine. To jest maseczka bardzo tania, za taki słoik płacicie nawet nie 10 zł, albo około 10 zł. No w każdym razie to jest ten pułap do 10 zł. Wiadomo, maseczka cudów nie czyni, ale ja widzę różnicę na przykład w niestosowaniu żadnej maseczki i w stosowaniu maseczek po każdym umyciu włosów. Szczególną różnicę widzicie właśnie na końcówkach włosów. One się po prostu mniej puszą, nie rozdwajają się tak bardzo, więc warto sobie sięgnąć po taką maseczkę. I to, co jest po prostu niesamowite w tej maseczce Sleek Nine, to jest zapach. Ona pachnie gumą balonową i ja się zawsze śmieję, bo po prostu osoby, które na przykład siedzą koło Was, zwracają uwagę na ten zapach, bo przy każdym machnięciu włosów ten zapach się po prostu unosi w powietrzu. I to jest maseczka, której zapach utrzymuje się na włosach faktycznie do kolejnego mycia. Nie tak, że nakładacie ją i oczywiście pięknie spłukujecie i nic nie czuć. To jest maseczka, która autentycznie mocno pachnie, nawet jak prostujecie włosy, to ten zapach się tak unosi. Niesamowita rzecz za niską cenę, także warto wypróbować. Kolejna rzecz to jest pianka do włosów Got To Be Volumania. To jest maseczka oczywiście do zwiększania objętości włosów. Kolejny raz powiem, niesamowity zapach, ona pachnie malinami, więc po prostu szaleństwo. Taki śmieszny aplikator, ja w sklepie pomyliłam tą piankę z lakierem, ale zaczęłam trząchać, no i okazuje się, że to jest jednak pianka. Ona fajnie nie obciąża włosów, jest lekka i trwała, bo jednak ja mam włosy cienkie i jak tylko na przykład nakładałam lakier albo piankę, to dosłownie za 2 godziny wszystko mi siadało i włosy były takie posklejane, wyglądały na nie świeże, a tutaj efekt utrzymuje się naprawdę kilka godzin, więc warto sobie przetestować, jeżeli macie cienkie włosy. Kosztuje coś około 15-16 zł, więc też bez jakiegoś szaleństwa. Kolejna rzecz do włosów to jest, nie wiem czy o niej już wspominałam, w każdym razie ja jej używam już pół roku. To jest sól morska w sprayu marki Tony & Guy. Dosyć droga, bo taka mała butelka kosztuje coś około 10 zł, może nawet ponad. Do kupienia na przykład w Rossmanie, w Superfarmie. Fajny zapach, ale jak ta sól na włosach działa? Dzięki tej soli jesteście w stanie uzyskać efekt włosów takich jak po wyjściu z plaży. Psikacie na przykład tą solą włosy, gnieciecie je, suszycie suszarką i one są takie fajne jak po wyjściu z plaży. Na przykład jak idziecie na plażę i zawijacie sobie koczka i potem te włosy rozpuszczacie, to jest właśnie taki efekt takiej kalifornijskiej fryzury. Fajna rzecz, naprawdę godna polecenia. Ostatnia już rzecz do włosów to jest lakier, który ostatnio był w pudełeczku Shiny Box, chyba właśnie w tym lutowym. Ja wcześniej nie znałam tej marki, ale ostatnio będąc właśnie u fryzjerki zobaczyłam, że ma tą wielką butlę właśnie tego lakieru. I postanowiłam, że go po prostu wypróbuję. Psiknęłam dosłownie odrobinę na włosy i on jest tak mocny, że ja chyba tak mocnego lakieru jeszcze nie miałam, chociaż miałam ich w sumie niewiele, bo naprawdę rzadko robię coś z włosami więcej niż prostowanie i czesanie, ale no jeżeli już coś tam wymedzę sobie na tej głowie, to czasem po lakier sięgam. I to jest naprawdę niesamowicie mocny lakier, przy tym nieobciążający i niesklejający. Nie umiem Wam powiedzieć, ile kosztuje, jeżeli znajdę taką informację, to będzie w opisie filmu. Rzecz nie do końca kosmetyczna, bo nie kosmetyczna,
Ale myślę, że warta uwagi to jest szczotka Tangle Teaser. To jest szczotka tak śmiesznie wyglądająca. Bardzo lekka, fajnie leży w rękach. To nie jest zwykła szczotka dziewczyny. To jest szczotka, która bezboleśnie rozczesuje wszystkie kołtuny, nie łamie włosów, nie szarpie. Ja zrobiłam nawet taki test na mokrych włosach. Podzieliłam włosy na pół, rozczesałam połowę zwykłą szczotką, której dotychczas używałam i właśnie tym Tangle Teaser. I byłam w szoku, bo ile się namachałam przy tej połowie, gdzie czesałam zwykłą szczotką, a ile tą, to tylko ja wiem. No, nieporównywalny po prostu czas i ból przy czesaniu. Jeżeli macie naprawdę plączące się włosy, a są takie dziewczyny, to myślę, że warto spróbować tej szczotki. Ona nie jest tania, bo kosztuje coś koło 30-40 zł, ale jest niesamowita i warta swojej ceny. Tak wygląda. To są takie krótsze i dłuższe, nie włoskie, może patyczki. To jest materiał taki bliski do plastiku, lekko taki jak guma, ale to nie jest guma, bo guma z drugiej strony szarpałaby włosy, a tutaj takiego efektu nie ma. Nie wiem, jak ten materiał opisać. W każdym razie szczotka naprawdę się sprawdza. No dobra, z włosami to już tyle. Przejdę może do kolorówki. Produkt, który mam aktualnie na brwiach i w którym się totalnie zakochałam, to jest ta pomada do brwi Anastasia Beverly Hills, o której jest niesamowicie głośno na YouTubie od jakiegoś czasu i dlatego właśnie postanowiłam ją kupić. W Polsce niestety jej nie ma. Ja tą pomadę mam ze Stanów, ale myślę, że kwestia czasu i ta pomada wejdzie jak wszystkie te kosmetyki właśnie Anastasia Beverly Hills do Polski i Sephory. Produkt nie jest tani, bo kosztował coś koło 13 dolarów. Myślę, że w Polsce będzie kosztował z 3 razy tyle. Ale jeżeli macie jakichś znajomych za granicą, to myślę, że warto poprosić kogoś o zakup tej pomady. Śmieję się, że wygląda jak pasta do butów i taką też ma konsystencję. Ale dziewczyny, nic się wam nie ma, że jesteście w stanie namalować sobie pojedyncze włoski na brwiach. Więc naprawdę produkt warty swojej ceny i zachodu związanego ze znalezieniem tego właśnie kosmetyku. Także pomada, ja mam swoją w kolorze Dark Brown. Bardzo często pytacie mnie o kolor pomadki, którą mam w większości moich filmów. To jest MAC Freckle Tone, jak już wielokrotnie mówiłam i pisałam. Znalazłam jej odpowiednik, którego również używam. To jest pomadka Rimmela w kolorze Nude Delight 642. Rimmel, jesteście w stanie ją kupić za 14 zł, a kolor naprawdę jest podobny do tego z MAC-a. Konsystencja oczywiście i wykończenie nieco inne, ale myślę, że tutaj jeżeli chodzi o stosunek ceny właśnie do jakości, to myślę, że dziewczyny, które nie lubią przeznaczać na kosmetyki fortuny, to zadowolą się i będą naprawdę zadowolone z tej pomadki z Rimmela. Także to jest fajny odpowiednik właśnie tego Freckle Tone. Kolejny produkt do brwi, o którym słyszałam bardzo dużo dobrego na YouTubie, to jest żel stylizujący marki Catrice. Tak to wygląda. Taki jasno-brązowy kolor. Produkt bardzo fajny, jeżeli na przykład się spieszycie i nie macie czasu tam malować tych brwi, wypełniać ich i tak dalej. Wystarczy przeczesać je właśnie tą szczoteczką i ten żel uzupełnia wam te braki i fajnie, naturalnie bardzo to wygląda. Tania rzecz, bo kosztuje coś koło 12, może 13 zł. Jest dostępny w drogeriach Natura, jak wszystkie właśnie kosmetyki Catrice. I kolejna rzecz tej samej marki, to jest cień do powiek i to jest hit po prostu lutego. Kupiłam go za całe 3 zł na przecenie. Jest niesamowity, bo naprawdę jakość jest w porównaniu do ceny bomba. Taki piękny kolor antycznego złota. Myślę, że wykorzystam go w jakimś tutorialu, żebyście zobaczyły go z bliska. Naprawdę warto wypróbować tych cieni, one są tanie, ale jakość jest po prostu szałowa. I kolejny kosmetyk właśnie z drogerii Natura, który ostatnio kupiłam, to jest pigment sypki marki Kobo. Ja mam swój w kolorze 504 Mint Cream.
To jest naprawdę fajna rzecz, bo ten kolor wygląda inaczej pod innym kątem, przy innym świetle. Ja mam mój właśnie na oczach, nie wiem czy to widać, w kąciku. Fajnie rozświetla spojrzenie i naprawdę można się nim fajnie bawić, malując właśnie i trochę tak podkręcić ten makijaż codzienny. A koszt takiego pigmentu to jest coś koło 13 zł, więc też bez szału. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o kolorówkę, to jest róż do policzków marki MAC. Ja mam swój w kolorze Style. To jest róż z takimi malutkimi drobinkami w kolorze takim brzoskwiniowym. Ogólnie róż jest w kolorze brzoskwiniowym z takim lekkim pigmentem koralowym. Jest świetny na co dzień, bardzo trwały. No i jak wszystkie produkty z MAC-a, jak zawsze mówię, że one są naprawdę warte swojej ceny, więc warto wrzucać grosiaki do skarbonki, zbierać sobie pieniądze na te właśnie MAC-owskie kosmetyki. Ostatnia? Nie, jeszcze nie. Ale ostatnia rzecz związana z makijażem, nie kosmetyk, ale pędzle. To jest mój chyba jeden z lepszych zakupów ostatnio. To są pędzle Real Techniques. Ja kupiłam sobie dwa zestawy, jeden do twarzy, drugi do oczu. Ten pędzel, Buffing Brush, to jest po prostu cudeńko. Ja słuchałam mnóstwo... Nasłuchałam się mnóstwo komplementów pod jego adresem właśnie na kanale Katosu. Dlatego postanowiłam, że sobie po prostu kupię taki zestaw. Teraz nie wyobrażam sobie innej aplikacji podkładu niż po prostu tym pędzlem. On jest tak miękki, że nawet nie umiem tego opisać. Równomiernie, ładnie nakłada podkład, no po prostu bomba. Pędzel kolejny to jest do konturowania, do takiego punktowego nakładania podkładu, do korektora. I zestaw do oczu, jak widzicie, 5 pędzli. 5, chyba więcej nie było. Ten bardzo lubię. Taki puchacz fajny do blendowania. Ten u mnie się nie sprawdził, bo jest nieco za gruby, jeżeli chodzi o aplikację kresek. Do brwi czasami go użyję, tak samo do aplikacji cienia na dolną powiekę. Ten również bardzo lubię do nakładania cieni. I ten taki mały, kuleczkowy, ołówkowy, bardzo fajny. Ten jeszcze u mnie nie zabłysnął, że tak powiem. Pędzle bardzo fajne, w Polsce już dostępne, ja zapłaciłam za nie jeden zestaw chyba coś koło 11 dolarów, drugi chyba jakoś tak koło 10. W Polsce na pewno one są droższe, tak jak chyba ze wszystkim, ale to są fajne zestawy i naprawdę jesteście w stanie wykorzystać te pędzle na co dzień, także fajny pomysł też na prezent dla koleżanki. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest, moje drogie, krem do rąk marki Victoria's Secret. Mój jest o zapachu Hello Darling. Nawilżający i tak pachnący, że wszyscy zwracają na ten zapach uwagę. Ja noszę go ze sobą w torebce i często na uczelni dzielę się nim z moimi koleżankami. Wszystkie potem siedzimy i wąchamy swoje ręce. To może wyglądać nieco dziwnie, no ale po posmarowaniu sobie rąk tym kremem to jest po prostu nieuniknione, bo no zapach jest tak intensywny i tak słodki i tak piękny, że no nie umiem tego nawet opisać słowami. Same zobaczcie, sklep Victoria's Secret jest w Złotych Tarasach, co prawda bardzo mały i ubogi w asortyment, ale na szczęście kremy do rąk mają. W Polsce te kremy są bardzo drogie. W Stanach jest o tyle fajnie, że oni bardzo często mają promocje i na przykład, nie wiem, 6 kremów jesteście w stanie kupić za 35 dolarów. No to jest bardzo fajna okazja. Ale tak jak mówię, może macie niedługo urodziny i nie wymyśliłyście sobie jeszcze, co byście chciały, to fajne są właśnie te kosmetyki Victoria's Secret i warto sobie taki zakup zrobić. Czy ja już powiedziałam o wszystkim? Chyba tak. To skoro powiedziałam o wszystkim, to bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Bardzo chętnie przeczytam, jakie produkty Wam przypadły do gustu w lutym. Może akurat wypróbuję i pojawią się w moim kolejnym filmie o ulubieńcach, tym razem marca. Mam nadzieję, że nie nagadałam się za długo. No, dobra. To trzymajcie się serdecznie.
Nie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia kolejnym razem.